TV G9, Bartek Kalinowski. Słuchaj, Kali, to nie jest moja opinia, ale tak z paru źródeł słyszałem, takich no nieprzychylnych tobie, że ktoś mi po prostu poprawił mnie, że Kali wcale nie jest bardem sopockim czy trumieńskim, tylko bardem pisowskim. Co o tym sądzisz? Znaczy się, ja to w ogóle z tym bardem, to jest, ja piszę piosenki, to znaczy wiersze, a można mnie nazywać bardem sopockim, czy tam trójmiejskim, czy jakimś innym, ja mi się zdaje, no tak, że bardziej jestem polskim, bo piszę po polsku, no. Nie ma jakiegoś języka sopockiego, czy języka trójmiejskiego. A kiedy tą łapkę barda pisowskiego otrzymałeś, to pewnie to rekwiem dla Sopotu, tak? Że, no to ja tak mam, to na pewno. Rekwiem dla układu sopockiego, tak? To było, tak, tak. No to było na te samorządowe wybory, jak były tego, to ja napisałem tą piosenkę o tym Don Karnowski, który tam sobie chodzi po mieście i ogląda jak gdyby ze stroju rumburaka świat. I tak po prostu jak to widzę ja z boku, ja tak pisałem, nie? I w tym momencie po prostu, że pisowcy, czy też tam ktoś tam to promował, bo dzięki oni mają tam dojście do mediów, powiedzmy, oni to promowali, no to mnie tak skojarzyło z tym, ale skojarzyli mnie osoby, które są mi nieżyczliwe i mi się wydaje, że na pewno jeżeli ktoś napisze o kimś, na przykład kogoś opluje w jakiejś tam gazecie i potem... Przyprawić mordę. Tak, no nie, powiedzmy ktoś coś pisze w jakiejś gazecie, no to dużo osób w to wierzy, załóżmy, nie? Dużo osób to czyta i mówi, oho, tak, bo mnie nie znają, więc oho, tutaj Kalinowski to pisze dla PiS-u. No dobra, no ja nie piszę dla PiS-u, tylko ja piszę dla tych ludzi, którzy kurde chodzą po ulicy i którzy nie wiedzą do końca nawet w jakim świecie oni żyją i dla nich piszę. A że tam PiS się może pod to podszepić, no to już jest jego sprawa, to już nie, ja na tym nie panuję, że tak powiem. No. Może to się poczepić zupełnie inny, może się UPR poczepić, to ja będę wtedy bardem UPR-u. No. Czyli nigdy na zamówienie nie pisałeś nic? Znaczy się, na zamówienie to nie, no. Ponieważ ja nie mam pomysłu na zamówienie. Ja sobie często sam zamawiam piosenki. To znaczy, mam na przykład listę piosenek, tematów, które mam zrobić i zamawiam, że teraz za tydzień muszę napisać piosenkę, bo ja co tydzień coś nowego piszę, także muszę to napisać. No, jeżeli ktoś mi poda pomysł, na przykład, Kali, może byś spróbował coś napisać od Don Karnowski? A mówię, ale co to jest? Aha, dobra, to weźcie tego, ale ja nie, to o sobocie, to ja wiem, to przecież kurde widzę, chodzę tutaj. Dobra, a macie coś tam takiego, co tego? Aha, to mówię, a to molo, to, a ta ostroga, no tak, no widziałem to 10 razy, dobra, walnąłem to w tekst. I w tym tekście to jest o tej ostrodze i to jest chyba wszystko, co oni mi gdzieś tam podpowiedzieli. I to wszystko. Ponieważ inne rzeczy to są widoczne przeze mnie. Ja widzę, że teatr się rozwala, że w Spotify kuźwa kradną komórki, bo mnie okradli dwa razy, tak? To nie pisowca okradli, tylko mnie okradli normalnie. Ja widzę, że tam kogoś tam mordują albo kogoś biją, nie? Widzę te wszystkie mafie, które tam są. Ten enzym, co wtedy był tam na pedału, to wszystko ja na swoim okiem widzę, a nie kogoś bardzem PiS-u ani żadnej innej partii nie masz zamiar zostawać. No absolutnie, absolutnie. Tym bardziej teraz od tego nawet odchodzę, no ja się dystansuję od tego całego, że tak powiem, PiS-u. Ja mogę wspierać jako człowiek, mogę wspierać, to znaczy mówić, że ja jestem na przykład za tym i uważam, że to uczciwe, że ja po prostu powiem, że ja mi się wydaje. No ja tutaj dla nas interesujesz nas jako artysta bardziej. Ale ja nie jestem artystą, jako artysta nie jesteś. Nie należę do żadnego związku artystów, ani kuźwa żadnymi artystami się, prawie żadnymi się nie zadaje. Chyba tylko tymi, co nawet nie wiedzą, że są artystami. To taki mi się zadaje. I to wszystko. Ja w ogóle proszę mi nie kojarzyć z żadnym artystą, bo artysta to dla mnie brzmi dosyć niedobrze. No tak, tak. To nabrało pejoratywnego w naszych czasach. Czy ktoś był artystą czy nie, to mi się wydaje, że to wyjdzie po latach, jak nie w ogóle po śmierci. No. To wtedy się okaże, czy on rzeczywiście był artystą czy nie. No. Maklakiewicz i Mizbach był postrzegany jako nie artyści, tylko jakieś żurki, które kurde grają w filmach, tak? A po latach nagle grupa wspaniałych artystów śpiewa ich piosenki, bo już nie mają co śpiewać, tak? No to tak na tym zasadzie to wygląda. Dziękuję bardzo. Dzięki.